Powodów. Jeden to jest taki, że jutro mamy 612. rocznicę bitwy pod Grunwaldem i uważam, że ta rocznica jest bardzo ważna dla nas. Witam przede wszystkim rodzinę, czyli siostrę pana Mieczysława Kalenika. Witam córkę Ewę i córkę córki. Chcieliśmy, żebyście panie od nas przyjęły taką drobną pamiątkę i takie kwiatki, że zawsze kobieta jest kobietą i zawsze powinna dostawać kwiaty. I myślę, że do nas o tym mówił i Mieczysław też, jak się spotykaliśmy, on zawsze był rycerski. Później wspomnę. Proszę państwa, pierwsza część, czyli 612. rocznica bitwy pod Grunwaldem, która odbyła się 15 lipca 1410 roku. Bitwa pod Grunwaldem, zwana w języku niemieckim pierwszą bitwą pod Tannenbergiem, w języku litewskim bitwą pod Żalgirisem, jedna z największych bitew w historii średniowiecznej Europy pod względem liczby uczestników, stoczona na polach pod Grunwaldem 15 lipca 1410 roku. W czasie trwania Wielkiej Wojny między siłami zakonu krzyżackiego wspomaganego przez rycerstwo zachodnioeuropejskie, głównie z Czech, z wielu państwowek na Śląsku, z Pomorza Zachodniego i pozostałych państwowek Rzeszy pod dowództwem wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena, a połączonymi siłami polskimi i litewskimi, złożonymi głównie z Polaków, Litwinów i Rusinów. Ewa Opanowicz, siostrzenica Mieczysława Kalenika od twórcy Zbyszka z Bogdańca. Pani Ewa Opanowicz, jest pani dzisiaj z rodziną pana Kalenika? Jestem z siostrą Mieczysława, ta starsza pani, która w tej chwili nas stoi. Jedyną osobą, która w tej chwili pozostała z rodziny. Jestem ze swoją córką, czyli trzecie pokolenie, tak jakby reprezentujemy rodzinę całą. Międzyrzec Podlaski, ten grób, ten nagrobek, te zdjęcia, te dwa nagie miecze. Czym są dla pani rodziny, dla pani? Symbolem. Symbolem. To są symbolem Mieczysława. To jest nieodzowna część Mieczysława. Od dzieciństwa pamiętam opowieści o krzyżakach, o firmie. Znam bardzo dużo historii, które nie zostały upublicznione. Podziwiam Mieczysława za to, co zrobił, za jego determinację, za jego pracę w tej grze i za to, że odniósł tak wielki sukces. Chciał tu wrócić, identyfikował się z Międzyrzecem Podlaskim. Czy wy nadal jako rodzina identyfikujecie się z tym miejscem? Cały czas. Marzeniem Mieczysława, tak jak powiedziałem wcześniej, Mieczysław cały czas mówił, że on pracuje w Warszawie, mieszka w Warszawie, ale... Uczył się tego miasta. Tak, ale jego miejscem do życia i miejscem, z którym jest związany, jest właśnie Międzyrzec. W każdej wolnej chwili przyjeżdżał tutaj, chodził do lasów, kochał lasy, kochał ludzi. Wtedy, kiedy przeszedł na emeryturę, postanowił mieszkać z nami. Mieszkał ze mną przez ostatnie 7 lat i tutaj umarł. I tutaj został, jest z nami cały czas, właśnie w tym miejscu. A te miecze są niesamowite. Gdyby to widział, to byłby szczęśliwy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Towarzyszeniu, podziękuję za wszystkie lata, który wspierał nas w naszej działalności i wpisał się czynnie w rozwój wiedzy o wiekach średnich. Salve Mieczysławie. Z wyrazami szacunku. Serdecznie dziękujemy. Pozwolisz, że ja przyjmę to na swoje ręce. W imieniu rodziny serdecznie dziękuję. Reprezentuję dwie grupy. Reprezentuję Stowarzyszenie Szlak Templariuszy, którym jestem prezesem, i grupę rekonstrukcyjną Templariuszy Ziemi Międzyrzeckiej. Znajdujemy się przy grobie Mieczysława Kalenika, ten grób na cmentarzu komunalnym, parafialnym Międzyrzecu Podlaskim przy ulicy Brzeskiej. Niewielu pewnie już teraz wie i pamięta dwa nagie miecze. Panie Tomaszu, co dzisiaj za uroczystość miała miejsce? Dzisiaj odbyła się uroczystość, właściwie dwie uroczystości. Pierwsza to taka, że zbliża się w sobotę, jutro właściwie, nie w sobotę, przepraszam, 612. rocznica bitwy pod Grunwaldem, a druga rocznica to miesiąc temu, 16 czerwca, była piąta rocznica śmierci Mieczysława Kalenika, który był głównym aktorem grający postać Zbyszka z Bogdańca w Krzyżakach Forda.
Wy jako mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego pamiętacie o honorowym obywatelu miasta, bo w sumie tak, Mieczysław Kalenik jest honorowym obywatelem miasta Międzyrzec Podlaskiego. Tak, od 2001 roku władze miasta nadały Mieczysławowi Kalenikowi tytuł honorowego obywatela miasta. Chciał tu wrócić? Pamiętał o tym miejscu? Chciał tu wrócić, zawsze wracał tutaj jak tylko mógł. Jeżeli jak pracował, to wracał na weekendy, wracał na wakacje w wolnym czasie, a jak już przyszedł na emeryturę, zamieszkał z powrotem w Międzyrzecu i tutaj dożył ostatnich dni. Przykład młodego człowieka, który z rolnika, stąd z ziemi, ze wsi stał się bożyszcze narodu polskiego. Stał się rycerzem. Może nie tyle co bożyszcze, co człowiekiem, którego można było czerpać wzór do naśladowania, do życia. Wzór taki, że on był otwarty dla ludzi. On przekazywał wszystko, co było możliwe, jeżeli chodzi o wiadomości, o szacunek dla drugiego człowieka, a to się w tych czasach liczy. Dziękujemy za wypowiedź.